Hej, witajcie, Dragonheart z tej strony. Dzisiaj jestem tutaj ze swoją dziewczyną Alicją, która również gra ze mną w Guild Wars 2. Postanowiliśmy pokazać wam, jak w prosty sposób zdobyć tokeny za turniej WVW. Ogólnie, aby je uzyskać, należy zrobić 5 eventów w tygodniu, czyli podczas trwania jednej rundy. Turniej kończy się za tydzień. Minęły już co prawda dwie rundy, dzisiaj kończy się trzecia. A wcześniej nie dałem rady nagrać tego najszybszego sposobu z powodu braku czasu. Sam niestety też przegapiłem drugą rundę tego turnieju. Robienie tych eventów jest prostsze niż może wam się wydawać. A za te zdobyte tokeny można naprawdę ciekawe rzeczy kupić. Jak na przykład skórki do broni, jakieś ulepszenia czy mini pety, miniaturki. Tu macie na przykład broni, jak one wyglądają. Widzicie, fajnie świeci takim jakby dymkiem czy coś. No, wartość to jest 300 punktów, przy czym ilość punktów, które zdobędziecie za turniej, jest zależna od tego, jakie miejsce wasz serwer zajmie. Za pierwsze miejsce jest 200 punktów, za drugie jest 150, a za trzecie tylko 100 punktów. To teraz tak, aby dostać się na teren świata WVW, klikacie sobie na klawiaturze B lub tutaj ten taki zamek w górnym pasku i wybieracie tutaj spośród tej listy dostępnych jakby stref walki swój własny serwer. Ja gram na Aurora Glade, dlatego właśnie mam wybrany swój serwer, przez co jest łatwiej dostać się do miejsca, do którego mamy się udać. Ogólnie chodzi o wykonanie 5 eventów, czyli tutaj ten obszar nas najbardziej interesuje. Najszybciej można zrobić tutaj te eventy bez nawet wchodzenia w walki z innymi graczami. No więc udamy się teraz w tamto miejsce. Ok, jesteśmy na miejscu. Ogólnie można byłoby to szybciej zrobić, gdyby tutaj właśnie w tym garnizonie wybudowali nam teleport. Niestety tego luksusu tym razem nie mamy, więc musieliśmy całą drogę tutaj sami pokonać. Ale tutaj chwilę to tylko zajęło, więc zacznijmy po prostu przejmować punkty w tym momencie i policzy nam to jako eventy. Jak widzicie, robienie tych 5 eventów na WVW nie jest trudne. Wystarczy przebiec się po tych 5 punktach i je przejąć. Czasami też na tej trasie są zaznaczone flagi, co oznacza strażników, tak zwane sentry. Zabicie strażnika i zajęcie tego punktu również nam się zejdzie do tych eventów WVW, a przyspiesza to wykonywanie tego osiągnięcia. No, mój serwer właśnie obecnie ma trzecie miejsce, więc dostanę tylko 100 punktów. Wcześniej mieliśmy dwa razy drugie miejsce. Drugą niestety przegapiłem, ale trudno. No i właśnie achievement nam wpadł, więc widzicie, nie jest to super trudne. No i to by było na tyle.
Jeżeli poradnik Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was, Dragonheart!